Cześć! O, dzisiaj robię ostatnią część Oreu. Reu jest naprawione, wyczyszczone, działa za każdym razem. Będę się starał, tak, znaczy pokażę wszystkie rzeczy, które... kilka rzeczy, które mają sens. Przede wszystkim skupię się na odpaleniu programu do testowania Reu. Później będzie zaległe demko Samaru, które przy ostatniej próbie niestety się zawiesiło, ale to ze względu na to, że Reu było nie do użytku tak całkiem. Znalazłem parę gier, które są dedykowane Reu. No, spróbuję to wszystko wam pokazać. Aha, jeszcze taka ciekawostka. Wygrzebałem ze szpargałów, z pudełek Pi 1541. Dzisiaj użyję tej maszynki. Tak ona wygląda, to trochę kabli, ale to będzie widać, w takiej obudowie. Użyję tego, zobaczymy, jak to wszystko się uda. Tak, mam odpalony już Commodorka z GFIDOS-em. I teraz tak, włączam Reu i włączam, żeby odczytywał. Proszę bardzo. Reu 17XX Mem Tester. Mam do wyboru dwie opcje, które zaraz się nam pojawią. Wersja normalna, czyli wersja chyba z 256 KB RAM-u. I wersja rozszerzona, czyli moja 1750. Włączam dwójeczkę. Ta-dam! Wszystkie banki są ok. Wtedy nie były ok, tam zawieszały się w różnych miejscach. Tak, no to jest cały program do testowania Reu. Wow. Lecę dalej. Teraz będzie demo Samaru. Ale dobra, już cicho. Woleć. Tak. Działa. Działa i bez żadnego problemu odpala się za każdym razem. Zrobiłem tutaj jeszcze taki myk, dlatego że telewizor jest oczywiście stereo. Wiadomo, z Commodorka wychodzi dźwięk mono. Ale dałem dwa cincze, połączyłem w jednym, także mam z dwóch głośników to samo. Jest nieźle. Działa. Lecę dalej. Bo film ma być dość krótki, bo tutaj nie ma co się jakby zastanawiać nad Reu jak Reu, ale chcę zobaczyć. O, jest test drive, to właśnie chciałem. Test drive. Tak, tutaj aplikacja wykrywa, że mam GFIDOS-a. Właśnie. Dzisiaj, kiedy robiłem testy, opcja D, Decrunch to Reu, nie wyszła, pomimo że mam 512 KB. Zrobię to jeszcze raz. Może wtedy coś nie pykło. A jeśli nie, to włączę z powrotem opcję 256+. Bo wtedy się uruchomiło. No ale to jest chyba ten moment, kiedy trzeba zwinąć kwity i zrobić to od nowa. Jest dokładnie to samo. Zastanawia mnie to, dlatego że no, mam 512. Wszystko jest tak, jak być powinno, a niestety się nie uruchamia. Dobra, włączę. Włączę w takim razie wersję 256.
No jasne. Tutaj za każdym razem trzeba montować dyskietkę. Przynajmniej w tej konfiguracji pewnie da się to zmienić. Mhm. Też jest ciekawostka, nie wiem dlaczego. Mam GeForce'a wersję 6 z tego co ja kojarzę. A tutaj jest pokazana 5. Ale dobra. Transfer to Reo. Ciach. Lecimy. O! Jest nasz moje znajome logo. Jest dźwięk. Tak jest. Pamiętam. Te z drive'a nie widziałem od dzieciństwa. Ale muzyczka znana. Co? Drugi joy. A, tak. Jeden board. Zadowolony, on ma autko, ja mam reł. Dobra. Jadę. Tak. Skręt będzie. Łatwo. Tak się kiedyś grało. Tak. O. Nie wierzę, że... Bardzo dawno tej gry nie widziałem. Znaczy tej gry na Commodorka. Podejrzewam, że grałem na Amigę i troszkę moje wyobrażenia zaburzyły Amigową wersję. Ale tak, no jest test drive, działa, ma się dobrze. Lecę dalej. Jest tu jeszcze moja gra pod tytułem Double Dragon. Bardzo lubiłem tę grę. Ciekawe jak ona się zachowa, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, testowałem tylko, tylko test drive'a. Test drive'a. Jest. Play with Reo. Yes. I fajne jest to, że za każdym razem programy wykrywają, że jest Reo, czyli jestem pewny, że on działa. I nie ma z nim żadnych problemów. To samo intro. Dobra. Start game. Ocean. Dobra. Fire to play. No to lecimy. Marian! Marian został porwany, a to jednak kobieta, a to Marian. Ten świat jest pełen niespodzianek. Tak, czyli muszę iść po Mariana. Tak, jest mój Double Dragon. To jest jedna z gierek, które bardzo lubiłem. Oczywiście na ten moment bardzo dawno w nią nie grałem, więc nie pójdzie mi zbyt dobrze. Ale... O, jeden załatwiony. Dobra.
chciałbym gdzieś pójść dalej. Aha. Jeszcze. Dobra, już. No. Jakoś to tam pójdzie. O. Zmasakruje gościa. O, oni mnie. Dobra, działa. Wykrywa Reu. Tak to wygląda. I na koniec może, bo mamy już 13 minut. Bionic Commando. Proszę bardzo. Gdzie jest start jakiś? Raket. Aha. Trzeba było. Dobra. Bionic Commando. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy grałem w tę grę. Nie pamiętam, ale już mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Świetnie się strzela. Ha! Coś. Tak, to chyba muszę. A, dobra. To muszę rozwalić. Cia. No, bardzo ładna gra. Aj. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo. Jeszcze nie bardzo rozumiem. Aha, to jak? To muszę roztrzaskać. Oni mnie zabijają. Dobra, game over. Działa, fajna gra. Muszę w nią pograć. Już poza anteną, znowu powiem. 16 minut. Tu mamy jeszcze 4. Double Dragon to już było. Predator, właśnie. Grałem tutaj sobie Predatora, bo w Predatora też chyba. Coś mi się kojarzy, że grałem. Tylko znowu, bo mam takie lekkie rozdwojenie jaźni, bo nie pamiętam, jeszcze grałem w to na Amidze, już w latach późniejszych, czy jeszcze na Commodorka. Ale to jakby nie ma większego znaczenia. The Crunch. Maksymalnie będę wykorzystywał wszystkie funkcje związane z Reu, czyli całkowicie wrzucenie wszystkiego do pamięci. 16, 49. Myślę, że zdążę jeszcze jedną grę uruchomić. Zaraz zobaczę, jak to wyjdzie. Ale też widać, że troszkę się zmieniło, dałem dodatkowe oświetlenie, to tak technicznie Carrion mnie zainspirował. Kupiłem specjalną lampę, taką rozpraszającą światło. Nie jest to perfekcyjnie, bo z tej strony trochę ona jest właśnie po mojej lewej. Jest dobre światło, ale mimo wszystko mogą być lepsze, w sensie bardziej rozproszone. Ale z kolei nie mogę jej dać za mną, dlatego że będzie walić w kamerę. No, nie jestem filmowcem. Może jak macie jakieś pomysły, gdzie to ustawić. Za bardzo nie ma gdzie ustawić, ale widać dobrze, bo tu mam podgląd na laptopie. Widać nieźle. Strasznie to długo trwa. Ale cały czas tutaj dogrywa. Dobra. Start game. Chyba jest coś rozwalone. Tu widzicie. Nie wiem, czy to jest sprawa Reu, czy nie. Dobra. Tak, no. Historyjka. Schwarzenegger. Dobra, polecimy szybciej. Nie mogę szybciej. Dobra. A, wydaje mi się, że grałem w to.
bardzo wolno to działa, czy to tak ma działać, tego nie wiem. Obraz trochę mruga. Dziwne. No. Wygląda to, jakby nie działało poprawnie. No, ciekawostka. Dobra, sprawdzę tę grę, uruchamiając ją normalnie z dyskietki. Czyli nie będzie The Crunch to Reu. Play from disk. O, ale to już widzę, że jest normalny ekran, znaczy obrazek, nieuszkodzony. No tak, nie na darmo cykl nazywa się Moje Boje. Tym razem z Reu, bo no nie, wszystko się zatrzymało. I nie wiem. No nic się nie dzieje. Zawiesiło się. Lecę dalej. Muszę popracować nad tym GFIDOS-em wersja 5.0, bo na pewno mam szóstkę. Nie wiem dlaczego on transfer. Dobra. A zrobię tak Cruncha. Test drive się zawiesił, ale tu zrobię The Crunch. Może Simbad się uruchomi. No szybciej, szybciej zmieścimy się w 25 minutach lub nie. Znaczy Karion coś dotnie. Znaczy przytnie. Strasznie, ta presja czasu jest niesamowita. Wydawałoby się, że przed momentem dopiero zacząłem. A już jest 25 minut. A tak naprawdę nic się nie wydarzyło wielkiego, gdyby tak dni w szkole kiedyś mijały. Że nic się nie wydarzyło wielkiego, a już jest po jednej godzinie lekcyjnej. Zawsze wtedy można było wrócić i odpalić kącia. Słuchajcie, koszmarnie długo to trwa. Start game. O! Ciekawe, czy on jest podobna do Mariana z Double Dragon. Może to też Marian? Nie. Księżniczka. I nie Marian. Sylfiani. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Mamy prawie kursor myszki. Dobra, cokolwiek wybiorę. Na czymś ta gra na pewno polega. Natomiast na czym nie mam bladego pojęcia. W życiu jej nie widziałem. Jakaś tekstówka w takim razie jest. A, hello young man! Dziękuję bardzo. Za young mana. Hello young lady! I need answer. Potrzebuję szybkiej odpowiedzi. Jak się... Co możesz zrobić dla mnie? Szukam jakiejś osoby. No, jak szukam szamana, no oczywiście, że wybiorę szukam szamana. Z różnych względów. Tak, to jest tekstówka. No, wygląda jak wygląda. Spodziewałem się... czegoś w stylu Space Ace na Amidze. Jednak nie. Dobra, mamy 26 minut. Kochani, no... Reu działa za każdym razem. Wgrywa się koszmarnie długo. W sensie ten dekran robi się bardzo, bardzo długo, ale tak widocznie ma być. Myślę, że temat zabaw i tych bojów moich z Reu zakończymy. Technicznie możecie przeczytać bardzo dużo w internecie, jak jest Reu zbudowane,
na jakiej zasadzie działa, jak go programować. W tym materiale i w ogóle w tym jakby cyklu, tym wcześniejszym również, zupełnie nie chodziło o to. Bardziej chciałem Cię pochwalić, że mam, że to działa. Natomiast czy kiedykolwiek tego użyję jeszcze? Chyba nie, bo... No bo po co? Chyba, że tych gierek na przykład nie ma. Ten Bionic Commando, tak? Muszę zobaczyć, czy jest wersja zwykła, czy wygląda tak samo. Jeśli wygląda tak samo, to nie użyję tego. Słuchajcie, przerywam ten program, bo muszę wytłumaczyć Igorynowi, że to jest po pierwsze kultowa gra z kultową muzyką Tima Follina, kultowa konwersja z arcade'ów i proszę przyjąć to wiadomości. A na dodatek Reu jest fajne, bo jest. Dziękuję. Kontynuujemy. Cóż, dzięki piękne za 27 minut i 55 sekund. Kończymy, do zobaczenia, bo czeka nas, was, nas też, czeka nas odcinek o Ultimate'cie. Tam myślę, że będzie więcej technicznych rzeczy, bo mam parę programików, które będą teoretycznie potrafiły przetestować, jak tam emulacja działa i może pobawimy się mniejszą ilością aplikacji, ale spróbuję ten ostatni film o Ultimate'cie rozszerzyć i pokazać, czy coś działa, czy nie działa. Pozdrawiam wszystkich, dzięki, wszystkiego dobrego, na razie.